Siema. Oj, widzowie, lekko się rozchorowałem, więc dzisiaj będzie odcinek z troszkę mniejszą energią. Dzisiaj będzie odcinek dla prawdziwych fanów, ponieważ dzisiaj nagrywam ten odcinek, za godzinę publikuję ten odcinek, jest godzina przed publikacją. Jeżeli oglądacie ten odcinek w momencie publikacji, to ja godzinę temu to nagrywam właśnie, jest 18:08. O, cały dzień się zbierałem do tego, było masa różnych rzeczy do ogarnięcia, więc przepraszam, że też w ogóle wczoraj był film, jaki był, to był taki film, wiecie, troszkę dla jajec, bo wiadomo, że w jaskini żadnej nie byłem. Po prostu byłem upaliona, o czym doskonale mogliście się dowiedzieć na moim Instagramie, ponieważ tam nagrywaliśmy coś bardzo fajnego, coś co zobaczycie w grudniu i coś, z czego backstage zobaczycie u mnie na moim drugim kanale, więc zapraszam was bardzo serdecznie, będzie mi miło, jeżeli tam wbijecie, bo już dzisiaj potrzebny do montażu tego filmu i naprawdę zapowiada się mega petarda, więc zachęcam. A ja was witam oczywiście w Minecrafcie, ponieważ dzisiaj jesteśmy oczywiście na wariatkowie po raz kolejny. Ja będę pił sobie herbatkę, bo po pierwsze czuję, że mam powoli katar. Dodatkowo bolą mnie strasznie plecy, mnie bolą, przysięgam. Po nagraniach wczorajszych jest tragedia, jeszcze się... A nie będę mówił jeszcze, do czego się przygotowuję. Albo powiem. Dobra, widzowie, ważna informacja. Przez cały grudzień na moim kanale Filip Szczypko, czyli na moim drugim kanale, będzie daily. Będą vlogi daily. Już mamy część filmów gotowych, oczywiście nie wszystkie. Jak wiecie, jest 23 listopad dzisiaj, a my nagrywamy filmy na drugi kanał, więc dlatego tutaj mogą się pojawiać rzadziej filmy, bo teraz jest naprawdę no mega dużo roboty, a ja nie dość, że się rozchorowuję. Gardło mnie strasznie, mnie boli gardło. To jeszcze mnie plecy bolą po wczorajszych nagraniach. Nie wiem, czy mogę mówić, co to jest. To chyba nie jest. Nie, no na Instagramie na pewno widzieliście. No, Palion wypuszcza nutę, więc to teledysk będzie. I nagrywaliśmy teledysk. Bardzo fajny będzie, więc czekajcie. No i z tego powodu was zachęcam też, żebyście wbili na mój drugi kanał Filip Szczypko, bo tam będzie backstage z nagrywania wszystkiego, więc zachęcam. I od 1 grudnia lecimy tam z daily filmami, ale jeszcze się pojawi wcześniej film jeden. Jutro jadę nagrywać testy drwali. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jak drwale w tym roku w McDonaldzie, to zapraszam, jutro ten film będzie nagrywany. Przechodzę do materiału, do naszego wariatkowa. Ojej, czujesz, naprawdę jest tragedia dzisiaj, tragedia. Ale mam nadzieję, że damy radę. Muszę co chwilę przepłukiwać gardło, bo mnie tak boli, że jest tragedia. Ale nagram dla was film, ponieważ przygotowałem naprawdę coś mega fajnego. Coś, co... Myślę, że mi pomoże w tym wszystkim tutaj, w całej jakby pracy, w tym, żeby, nie wiem, pokonać, znaczy, nie pokonać Milki, tylko podać jej tą miksturę pamięci, żeby w końcu przypomniała sobie, kim jestem. Oczywiście, no nie mamy tej mikstury, o czym doskonale wiecie, ja jestem oczywiście w moim Toast House'ie w danym momencie, no nie mamy tej mikstury, ale na pewno będzie się dało jakoś zdobyć. Będę robił wszystko, żeby to zdobyć i właśnie z tego powodu stworzyłem miejsce, w którym będę badał to wszystko i postaram się sam stworzyć tą miksturę, skoro wróżka nie pomoże, to sam to ogarnę. I jak wiecie, tutaj była taka dziura, ale jej nie ma. Dlatego, że musiałem to zamurować, żeby nikt tego nie odkrył, co tutaj zbudowałem. Ponieważ tutaj, a już mam w ekwipunku, mam specjalne drzwi, które tutaj zostaną wstawione i będą to drzwi, które będą chronić przejścia. No, zaraz wam powiem do czego i pokażę wam to wszystko. Ale najpierw musimy wymyśleć kod. Kod, który musi dla mnie coś znaczyć, ale żeby Milki nie wiedziała, że to chodzi o nią. Znaczy, nie, że ma to, nie, że kod ma dotyczyć jej, ale żeby ona nie wiedziała, co to dla mnie znaczy. Więc uwaga, stawiam drzwi. I musimy wymyśleć teraz kod. I zastanawiałem się nad tym kodem, ale naprawdę nie mam pojęcia, jaki kod mam dać. Więc może po prostu póki co zrobię coś takiego, że będę każdego dnia zmieniać tą datę. Znaczy, nie datę, już powiedziałem, jaki ten. Każdego dnia będę zmieniać kod na datę dnia, w którym właśnie nagrywam, nie? Jakby wiecie, że każdego dnia będzie inny kod, kod będzie taki, jaka jest data. Przez co, no, nie będzie się tak łatwo wbić, bo ten kod się będzie codziennie zmieniać, więc nawet jakby ktoś poznał kod, to następnego dnia będzie już inny. Więc dzisiaj jest 23.11.2021. To jest nasz kod. O, może nie, może zajmę 2.1, tak? 2.3.1.1.2.1, może tak. Czy jest 2.3.1.1.2.1? Okej, okay, mamy kod. Super, jest, zamknie się to. Zamknie się 2.3.1.1.2.1. Bardzo fajny kod w ogóle. I tak sobie myślę teraz, że kurczę, mega fajny kod jest. No i dobra, w każdym razie tutaj odłożyłem moje itemy z poprzedniego odcinka. 2.3.1.1.2.1. I jak widzicie, mamy tutaj przejście na dół. I w tym miejscu mam rzeczy, które sobie przygotowałem do tego, żeby właśnie je tam wyposażyć na dole w moją bazę, w miejsce, w którym będę po prostu działać nad wszystkimi rzeczami. Uwaga, 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 ja zeskoczę w ten sposób, żebyście nie widzieli. Dobra, jestem na dole i uwaga, bum, patrzcie, jakie mamy świetne. Aż muszę się napić, bo mnie gardło boli.
Ale jaką mamy świetną bazę. I tu postanowiłem, że dzisiaj razem z wami zaplanuję to wszystko tak, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Mamy 5 skrzynek na kod, więc wydaje mi się, że te 5 skrzynek można by było ulokować gdzieś tutaj, na przykład tutaj. O, one się łączą, ale fajnie. Dobra, tu jedna, tutaj kolejna, więc to już będą 4. Została nam jedna ostatnia, może później. Mamy Ender Chesta bardzo chciałbym władować. Gdzie bym chciał władować? Może tu tak na wprost ładujemy Ender Chesta. Może być coś takiego. Postawmy tutaj gdzieś... kowadło w takiej wnęce też. O, zegar to trzeba... A tu mam już zegar. A, to ja go ja już postawiłem, to po co ja drugi robiłem? Ej, bez sensu, ale zwaliłem, dobra, nieważne. To zegar już mamy w takim razie, czyli zegara jeszcze nie potrzeba. Aha, bo ja przyniosłem, dobra, już wiem. Przyniosłem zegar z mojego Toast House'u, bo ja tam miałem taki jeden. Zrobiłem później drugi, a tam teraz nie ma. No to w takim razie ten będę musiał zanieść tam do Toast House'u w tej sytuacji. Mamy ciasteczka cookie. Czekajcie, ja bym tutaj jeszcze dał tak, to na przykład. Mamy tutaj też ten monitor. Ja myślę, że można by było go gdzieś postawić, nie da się go pod skosem. A nie, nie da się go pod skosem. To jest telewizor, który... O kurczę, czy to trzeba kill-offem? A tak, trzeba kill-offem, dobra. Albo coś takiego, to się da też na ścianę. O, to... Dobra, to wygląda petarda. To jest petarda tutaj w tym momencie. Tu weźmy to, postawmy może tutaj. Nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego tutaj. O, mamy ciasteczka, więc ja bym tutaj włożył ciasteczka. Mamy też ciastka. Idealnie właśnie wymierzyłem sobie tak, żeby się zmieściły wszystkie. To jest w ogóle mega fajne. Słoik na ciastka. Ja... Zawsze chciałem mieć słoik na ciastka w domu. Nigdy nie miałem słoika na ciastka. Akurat aktualnie tam jest taka miska z czekoladą, więc super, bo sobie ją miałem, ale ciastka, takie ciastka, wiecie, one takie typowe, Milka ma takie, no, nie powinienem reklamować marki, nieważne. W każdym razie są takie ciastka z takimi czekoladkami i to jest, kurde, są najlepsze ciastka, nie ma lepszych. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale jak się nie zgadzacie, to po prostu się nie znacie. Tyle w temacie. Ale rymy, ja nie mogę. Dobra, nieważne. Przejdźmy, czekajcie, czy ja już wszystko postawiłem? A nie, piece jeszcze musimy postawić. Piece myślę, że możemy tutaj wcisnąć po prostu w taki... ile ja ich mam? 5? 5 aż piecy mam? Czy aż 5 pieców potrzebuję? Ej, to będzie źle wyglądać, jak ja tak dużo ich dam chyba. Czy nie? Nie, dobra, niech jest w sumie. Dobra, tu będziemy przecież testować to wszystko, ale jeszcze chciałbym tutaj coś zrobić później, ale to tak w tajemnicy mówię. Nie mówcie w ogóle Milki o tym, że tutaj coś takiego jest, bo tam są drzwi, więc ona wiecie, mam nadzieję, że tego nie odnajdzie. Jest w ogóle alarm, więc jakby ktoś się włamał, to wiecie, to robi... Albo wiecie co? A ja nawet wezmę to. Ja wiem, że to jest alarm, ale niech ktoś, kto się tutaj włamie, nie wie, że to jest alarm. I na bank ktoś przyciągnie tą dźwignię, na 100% ktoś przyciągnie tą dźwignię. I ciągnie ją, a tu jest tak. To jest alarm. I wali po uszach, więc bardzo fajnie, bo jak ktoś to załączy, to ma przekichane, dosłownie, bo będę doskonale wiedział, że ktoś się mi włamał do bazy. I w tym momencie możemy też sobie na przykład... Wiecie co, nie podobają mi się te skrzynki w ten sposób, tak szczerze mówiąc. Jak to się rozwala? A, bo to siekierą pewnie, co? Co? Czym to się rozwala? Nie, no powiedz, nie mówi się, że nie da się rozwalić tego. Nie, to jest jakieś pancerne. Nie, rozwalę tej skrzynki. Co ja muszę mieć takiego, żeby rozwalić tą skrzynkę, jak diamentowy kill-off nie daje rady i siekiera też? To jest niezniszczalna skrzynka! Dobra, nieważne. To w takim razie tamte skrzynki niech zostaną, a z tej skrzynki zrobimy skrzynkę na właśnie jakieś cenne rzeczy. I wydaje mi się, że te cenne rzeczy możemy ulokować w jakimś miejscu. A dajemy tu? A niech jest tu. Tu są cenne rzeczy, ustawmy kod. Tutaj ustawmy kod jakiś inny. Tutaj mi się wydaje, że możemy ustawić kod taki... niespodziewany może, czyli może... Tu ustawmy taki może niespodziewany, czyli 3-3... nie wiem w sumie, 3-3-8... 3-5-7, 3-3-8-3-5-7. O, może być taki kod. 3-3-8-3-5-7. Dobra, muszę pamiętać, że jest tutaj taki kod, żebym przypadkiem nie zapomniał. Odłóżmy to tutaj. No i mamy tak naprawdę to wszystko w tym momencie zabezpieczone perfekcyjnie, bezpieczne to miejsce. Mi się bardzo podoba ta cała... to całe miejsce, ale jeszcze chciałbym wam jedną rzecz pokazać, ale do tego, żebym wam mógł pokazać, muszę zajść jeszcze po perły, bo potrzebuję perły Endermana i to wam pokażę, ale to... Zara, muszę po prostu zajść po perły, bo nie mam nic przy sobie. Dobra, widzowie, mamy już te dwie perły, możemy wejść do środka i uwaga, pokażę wam coś bardzo ważnego. Jak widzicie, jest tutaj lawa, ale to by było zbyt piękne, gdybym ja tutaj po prostu lawę zrobił i nic za nią nie zrobił, więc ja zrobiłem tajną bazę i patrzcie, jak się tu przerzuci... To jesteśmy po drugiej stronie lawy i tu w tym miejscu możemy zrobić coś innego i możecie dać mi pomysły w komentarzach, co powinienem tutaj zrobić. Co tutaj powinno być, co nam pomoże w tym wszystkim, żeby to było mega ukryte. Nikt się nie dowie, że tutaj jest, nikt się nie odważy walnąć perły przez tą lawę, bo będzie się bał, że zginie, więc nie ma szans, to jest bezpieczne miejsce. No i to samo możemy sobie wrócić, musimy być tak, na wprost, patrzeć tak i pum. O,
I patrzcie, prawie że wpadł do kolejnej lawy, więc to nie było do końca bezpieczne. Ale wiecie, ale mamy, więc jakby co, no zmarnowałem dwie perły. I to będzie bardzo kosztowne. Tam trzeba po drugiej stronie zrobić coś, do czego nie będę często chodzić. To musi być rzadkie. To musi być tam, że idę, coś tam robię i wychodzę i zapominamy i nie idę tam przez następne pół roku. Bo nie mam tyle pereł, więc może być ciężko. No ale dobra, w każdym razie dzisiaj taki krótszy odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Przynajmniej się postaram, ponieważ jutro też nagrywam kolejne filmy od rana, więc będzie ciekawie. Będzie ciekawie na pewno na kanale Filip Szczypka. Tutaj może być teraz troszkę mniej, ale jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to już na początku grudnia nie będę nagrywał więcej filmów na kanał Filip Szczypka, bo planowo chcemy już to jakby się z tym wyrobić, tak wiecie, bardzo szybko i zrobić filmy na zapas, więc mam nadzieję, że za niedługo też odzyskam siły i będę zdrowszy. A na dzisiaj to tyle, dziękuję wam bardzo, pozdro, cześć, pa pa!